Jeszcze raz muszę uciec z niebieskim glifem i będę miał zaliczone zadanie, żeby niebieski glif i ucieczka. Bardzo trudne zadanie wbrew pozorom. Zrobiłeś je? Crackers? Prawda, jeżeli to chodzi o ten najnowszy tom, to wszystkie z glifami. No kurde, to hardkorowo. Killerów też? Chyba nie, chyba parę mi zostało. Znaczy nie liczę tych, co trzeba było mieć w sumie rzeczy różne z killera, jakieś perki, inne gówna. Albo z, na przykład z Zariną Kasairin, bo jej nie mam. No niestety. Czemu jej nie masz? No bo nie kupiłem sobie tego DLC. A, no widzisz, to dlatego. No nie przemyślałeś sprawy. No jak chcesz, możesz mi postawić DLC, ja sobie chętnie. No nie wiem, zaraz będę musiał się grubo zastanowić. Chociaż Deathslingera mam, więc w sumie to byłby taki słaby deal. Event jest do 22? Tak, do 22 jest event. Tak, do 22 jest. Chyba do 22 do 17. No ale... Co? Chyba do 17, 22. Ale to w sumie miło, że też tą szczelinę przedłużyli, bo szczelinę też mieli chyba szybciej zamknąć, co nie? Tak, przedłużyli o kolejny tydzień, tak jak event. No, to miło, miło z ich strony, że w sumie taki długi, to bardzo długo zrobili ten 3 tygodnie, to już ile to trwa już? Ten? W zeszłym roku też przedłużyli. Tak? W zeszłym roku też przedłużyli? Mieli powód. Chociaż nie wiem, czy w tym roku też był powód, chyba nie. Tak, po prostu przedłużyli. No, chyba a tak. A co było w zeszłym roku? W zeszłym roku to torciki przez pierwszy tydzień działały tylko, że się nie łączyły, czyli były tylko jak na przykład ciastka ucieczkowe teraz, czyli dla siebie punkty, bo były zepsute i przez to w nagrodę ludziom dali tydzień dłużej eventu. O, to miło, a teraz w tym tygodniu stwierdzi po prostu, że dadzą od serca, bo Bladeusz nie nagrał się jeszcze, więc dadzą więcej torcików. No... Idealnie. No niestety, jak to skończą się event, a potem wykorzystamy wszystkie torty. Następne nagrywki za rok. No nie, bo nie będę miał co w pracy oglądać. Nie, no może nie. Tam, ale pewnie jakaś przerwa, jak już tak teraz ograne będzie DBD, to pewnie jakaś przerwa wleci. Bo do rangi będzie trzeba, rangi będzie sobie chce podwyższyć. Oj nie, ma na ciebie ochotę. Mam nadzieję, że będę miał torty na cały rok. Mam nadzieję, że Fasmofobia z diabełu wróci. No, Fasmofobia to tam... Fasmofobia swoją drogą miała kolejny update, więc... No może wróci. Co, łok pani legendarnego Hugh Janusa? No... You shall not pass. Hugh Janus. No, you shall not pass. Niestety, Fasmofobia fajna, ale przestała robić takie... fajne zasięgi, jak mogłaby robić. A szkoda. Robiła? Jakie ona wygląda? Nie, no na początku to Fasmofobia kozackie zasięgi robiła, ale niestety ludzie przestali to oglądać. Nie wiadomo czemu. Tinkerer idzie do was. Idzie! A szkoda, bo gen jest prawie na 97% jest. Tak tylko mówię. Ej, chodź, chodź. Myślałem, że podejdzie. Stuknął w gena, jest, bo on był mocno zrobiony już. Więc trochę żal w sumie. Dobra, to ja no podlecę. No zrobię innego. Nie. No może chodź podejdziemy. Czai się tam cały czas przy tym genie. Ale chyba poszedł, ale cały czas się odwraca i patrzy. Zgubi. Chłop chyba nie ma słuchawek. O kurde, ale mało brakowało. No on zapomniał kupić słuchawek do grania, no. Bo nie podpiął. I monitora. No, że tak mamy to? Gra. Frajer. Może na głośnika uważaj, to jest pułapka, nie jest za tobą, jak coś nastawiona. To jest głupi, gra na głośnika. No, mówiłem. Dobra, nie wiem. No, jak zwykle. Nie słuchałeś. Myślałem, za mną, ma. No. Prawej. Dobra, no dobra. Idzie do was. A, łatwo. Tu jest jeszcze kolejno, niedaleko. Więc też warto uważać. Kurwa! No, chyba ta. No! Ale peszek. No trudno. No, to będzie z tą ręką. Uważaj, bo on jest szybszy od ciebie. Jej! Nara! Dobrze, że ten Dead Hard się przydał, a to się rzadko zdarza. W sumie.
że dead card tak się może przydać. Po mojej lewej stawia. No, no niestety, okazuje się. Uważaj, po lewej jest, łapka. Idzie, wraca do ciebie, wraca do ciebie. Bo ja zaraz dwójkę dostanę, nie? Dobra, spróbuj go zdjąć, dasz radę? Nie, bo on tu kampuje, nie. Dobra, ja spróbuję. Nie dam rady. Oj, oj, oj. O kurde! No, ale, ale ten. To nie był dobry pomysł, bo mi powieś na tym samym haku z jednej strony. Czekaj, ja idę, ja pójdę. Dobra, ja nie wiem. Bez? Nie, nie mam, nie mam. No cóż, dosyć zabawnie wyszło. Ile macie wstawanka? Ja mam 50. Mało. Ale ciul. O kurde, ty już umarłeś. Ajajaj, ale przybiks. No bo mi... No dwójka mi skoczyła. O kurwa. O, odejdź z nim, odejdź z nim. Odlazłem jak najdalej. Podnoś. No. Dobra. No niestety, poskładał nas. Nie podchodź, oj, tak nie podchodź, rób. Nie rób tak, nie robimy tak. Tak, nie rób, to jest ten. Fuj, nie róbmy tak. Przechodzi przez okno. Nasty poziom, gościu. Ajajaj. Rozstawia trapa. Podnosi trapa. Rozstawia kolejnego. Gdzie jesteś porozstawiany? Leci do ciebie. Oszukał cię. Uważaj, tu jest trap. Gdzie? Ale mógłbyś go z boku przejść na spokojnie. Ale on kurde kampi, to jest problem. Odtrapowuje mnie jak skurwysy. No strasznie cię odtrapowuje. Idzie do ciebie, idzie do ciebie. Dobra. Ajajaj. Ja pierdolę, ale bez zegarka, no. Niestety ja też nie mam zegarka. Jeszcze dumny, o, tuneluję sobie, ale jestem kurwa zajebisty. O, legendarna taktyka. Takich śmieci. Tuneling. No i cóż. W ogóle mam cię jak tam zdjąć? Chyba nie za bardzo, co nie? No nie, no już kurde się... Dobra, idę poszukać glifa chociaż. Ja pierdzielę. O, znalazłem, dobrze. Może mi dopiszę szczęście i ucieknę za pomocą jakiejś klapy czy coś. Nie wiem, mi psychoświadła zmieniam build. Takie kutasów trzeba by zmieniać. Dobra, to ja się zabijam. No. O, zabij się. On tutaj trapy rozstawia koło mnie, także spokojnie. To spróbuj się zdejąć, co nie? Dawaj, dawaj, szybciutko. I tam nie trafię w skillchecki czy coś. Ale dawaj, 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 dawaj. Pomijać. Zapominięcie dwóch umierasz. A zapominięciem dwóch? Tak, tak, tak. Okej. Okay. A jak nie trafiasz po prostu? No to chyba jak nie trafiasz, to nie. Jak nie trafiasz, to nie. Bo to jest po to zrobione, że jakbyś sobie po prostu chciał serio zabić dla surwa, no to żebyś nie po prostu nawet spacji nie klikał. Płazny twarz. Teraz. No i jak zwykle, nie ma nigdzie tego. Najgorzej, jeśli będzie kampić na wozie. Bo tacy też się zdarzają. Ale jakby kampił na wozie, to by było dla niego gorzej w sumie. Znaczy, to też... No idzie jest ten włas. Ale jak zamknie włas, to wiesz, no będzie wiedział, gdzie jest sur i... No tak, ale może go nie zauważyć. Jak stoi bezpośrednio na włosie, to sur nie może go użyć, no to wiesz. Nie, rację. O, jest. Idzie. Przyjmij hitka i biegnie. Ja wiem, ale nie wiem, gdzie jestem, że tu byłem już. LOL, Boga. Zrobiłem ten.
okrążenie i go tu nigdzie nie ma. Rzuć. I uciekaj. Idź do dużego, może w dużym być. Ale kurde, byłem przecież tu no, i nie byłem. W środku. No niby w środku nie. Ty, słyszysz po prawo! Też słyszę. Deadcard. Dobrze! Dobrze! Dobrze użyty deadcard, nice. Nice deadcard. Elegancko. No i z glifem ucieknięte, dobrze. Trudna misja zrobiona, mimo tego, że gościu był jaki był. Minus. No. A jeszcze miał nikt nie ucieka śmierci. No. Widzisz, mówiłem, żebyś poszedł do dużego. No, miałeś rację. No, udało się. I bardzo trudne. Dobra, mów. I bardzo trudne zadanie z glifami zrobione. Teraz możesz powiedzieć. Dobrze. Myślę, że tym, że, dzięki mnie znalazłeś hacza, myślę, że cię teraz przekonałem do, nie wiem, wzięcia mi latareczki na nexta. Nie, no bo wtedy ja nic nie będę mógł sobie wziąć. Jak ty sobie to wyobrażasz? No. Ale ja będę miał latareczkę. Ucieknie z próby przez włas, niosąc mapę. Ach, co to dla mnie? Jak już tyle zadań zrobiliśmy, to niosąc mapę, co może pójść nie tak? Widzisz, takie zadanie robię. Niosąc mapę. Muszę. Och, mapa. No. To już może klucz jeszcze wziąć. No w sumie. Nie bierz sznurka do czerwonej mapy, bo się nie opłaca. Mapy. Jeszcze raz? Nie bierz sznurka. A czemu? Bo czerwona mapa ma wszystkie okay. Jeżeli już do czerwonej mapy, to stemple, albo żeby dłużej trwała. Albo kryształowy koralik. A co to jest? Widzi aury. Wszyscy widzą, jak używasz mapy. Ale nie... ten kryształowy koralik w sumie jest taki sam. Dobra, spróbujemy. Tryhardy. No teraz są tryhardy. Dobra. Wtedy Majersznik, nie Majers, wychodził chyba Clown i Freddy. Wygraliście tam te pierwsze odcinki, nie? Nie, co ty? To były podstawowe, tam chyba Norska wychodziła. No nie, no pamiętam, że oni tam grali. Ale pierwszy, tam wygraliście na tym, na Alfie? Czy nie? No nie wiem, to była jakaś pierwsza wersja, tak, ona była strasznie zbugowana i były takie śmieszne rzeczy, na przykład skrzynkami można było wszystkie haki zniszczyć na mapie. Były niektóre, ten dało się przeskakiwać, były takie miejsca, gdzie wiecznie można było się ganiać z killerem. Killer to miał przesrane w sumie na tej pierwszej wersji, jeśli ktoś ogarniał. Tak, bo wtedy to jak, bo teraz jak widzisz, jak skaczesz przez okna, to są dwa rodzaje szybkiego skoku. Taki szybki, ale wolny i taki szybki, czyli taki z rozpędu. No. A wtedy był tylko, jak wy chyba graliście, albo wcześniej, nie pamiętam dokładnie, to nie było tych dwóch rodzajów, tylko był ten szybki. I to było chore, bo można było się na każdej lupie bezpiecznie ustawić, żeby szybko przeskoczyć. Albo Brand New Parts, ale to chyba już dawniej, nie pamiętam, działały tak, że cały gen się naprawiał. Tak, dało się, w ogóle dało się cztery geny zraszować, cztery geny naraz zrobić chyba. No. Że na początku robiło jeden gen, killer myślał, no dobra, jeden gen, przeżyję. A to nagle wszyscy się ustawiają, każdy pod innym genem, Brand New Partsami, siup. Tak było, no, mówię, killer to przesrane miał kiedyś w sumie. No, kiedyś killer był taki bardzo... Trzeba grać na osoby, które dopiero pierwszy raz włączyły tą grę, żeby ugrać mecz. No dlatego też wychodziły takie OP addony, nie? Na przykład właśnie Huntress na one-shotkach i tak dalej, nie? Próbowali coś robić. A to nadal jest to, że na rzucie może zajmować na raz, co nie? Tak, tylko że teraz może mieć maksymalnie jeden toporek. A. Znaczy wtedy też mogła mieć, ale wtedy jak wzięło się fioletowy addon pod więcej toporków, to się miało więcej toporków, a teraz nie, jak weźmiesz go, to i tak masz jeden. No to dobrze, trochę to, że jak powiem, ten.
Ale ludzie też, ludzie i tak nie grali jakoś dużo teraz na tych one-shotkach, zanim je znerfili. Bo, no, wiedzieli, że, no, bez sensu. O, z piekieł oberwał. Dobra, róbcie tam killer? Geny wszyscy. Robimy, robimy. Jaki killer? Ten, zaraza. Najgorzej. Bączek. A co, on tak najgorzej? Czemu najgorzej? Bo on jest strasznie irytujący, plus jest to potężny killer. Naprawdę jest potężny? Tak, jak ktoś umie nim grać, to potrafi zrobić rozpierdol. I tam kauczuk tutaj. Odbija się od wszystkiego. Ja wiem, że się odbija. W ogóle, ale on jest jednym z bardziej popierdolonych killerów w sumie, tak z perspektywy killerów. To odbija się jak popierdzie od wszystkiego. No tak, i wiesz, jeszcze masz tak... Plus on jest taki... Nie. Leci tam do gena zrobionego. Tak, słyszałem, znaczy widziałem. Plus on jeszcze jest taki niefajny, że jak sobie zrobisz na nim dystans, że na przykład zrzucisz paletę i uciekniesz na pół mapy, to on i tak się w sekundę dogoni, więc... No. Więc no, to jest strasznie irytujące, plus... No jednak ma tę rotację po mapie, nie? Może z jednego końca mapy na drugi bardzo szybko podlecieć. Więc jest bardzo potężny. Ale no i tak, Spiryta i Nurse lepsza. No bo jednak Blightem ciężko użyć tej mocy na lupie. Wiele lup jest takich, że on musi emułantwiec bez tej mocy. A na Nurse i Spirycie dalej można używać mocy. Kurde! Ach! No i powalił mnie. Dobra, skończymy gana i się ratujemy. Dobra, luźno. To i tak moje pierwsze wisionko. Jeszcze się zgubił po drodze. Lol, ja się wyligluję za chwilę, bo się zgubił. Dobra, wyliglowałem się. No, tym razem mi się udało, tylko najgorsze, że on mnie zaraz dogoni, co nie? Nie, tak nie rób chyba. No, tak nie rób, Wolf. Nie w ten sposób, byczku. Nie w ten sposób z latarką. Dałem czas. Ach, no i dead card w złym momencie użyty. Jesteś pod paletką? Nie. No. Nie w ten sposób. Oślepiasz go, kiedy on mnie podnosi. Na ramię zarzuca na przykład. Dobra. No. Ma problem z takami, wiem. Ja ściągnę Bladusza. Okej, on mnie szuka tam przy genie. Nie, on kampi teraz. Nie, bo szuka mnie na przy genie, bo mnie widział tam. Ale mi skupszyłem. Co tam słychać? A, wiszę sobie na haku, jak zresztą widać. Muszę klapą uciec. Nic się nie zmieniło, wszystko w normie. Dobra, bo tutaj biega za spiekie, chyba za spiekła ziomkiem. Fajnie, aby... Ja kręcę gena w dużym. Dobra, zdejmij mnie. Dobra, zdejmij mnie. O kurde, bez tego jeszcze? No to zaraz mnie dorwie. Kurde, jeszcze jest źle dead card użyty, ja pierdolę. No nie, no znowu mnie położy, no. Come on. Dobra. Zabij go. Pomocy. Kurde, no nie wierzę na palecie. No come on, no jeju, jak się uwziął! Jestem na palecie, jak coś, jestem na palecie! Jestem na palecie! Nie wiem, czy... Czemu nie... Nie mogłem! Ale czemu z drugiej strony nie pobiegłeś? No bo skąd mnie... Przecież mówiłem! Bardziej. Nie widziałem! Nie widzę, nie, no nie wiem... No nie, no... No, wziął się po prostu. Wykręcę tego gena, wyleczycie. I weź bardziej ostrożnie teraz graj, czyli się nie wychylaj. No staram się, ale zostałem zdjęty, jak wiesz, killer był przy mnie i pierwsze co, to zaczął mnie gonić. Ściągniesz Bladiego? Tak. Musimy się wyleczyć. No ale on tu przybiegnie, bo on ma... O, już tu biegnie! On chce mnie zapierdolić, weź ten! Zapierdoli. A no chcecie zapierdolić.
idzie. Ja wybiegłem z budynku. Kogo goni? Nikogo. Ale szuka mnie jak nic. Jak cię znajdzie, to ja się... Dobra, idę się przytulić. Biorę go na siebie, spróbuję. No kurwa, co za debil, no! No po prostu szukał mnie! Ach. Kurwa mać. Jak nic mnie pierwszego podniesie, co nie? Jasne! No oczywiście, od razu! Ja pierdzielę, no co za zjeb! No chciało mi zapierdolić, no! No uwziął się po prostu. Ja jestem na pierdnięcie. Ja pierdolę. No i nie zrobiłem tego zadania. Ach.